proszę Janku, żebyś powiedział w paru słowach, na czym polega twoja praca. Jest to, z tego co się orientuję, już trzeci dzień, końcówka, więc proszę o kilka słów, jakiegoś komentarza, podsumowanie. No, tak, to prawda, już trzeci dzień, nie licząc przygotowań, które musiały być zrobione przez grupę techniczną weteranów, która się spisała na medal, że tak powiem, technicznie i czasowo, a teraz w ciągu trzech dni to woda, gaz, prąd, problemy z prądem, problemy z wodą, bo ktoś urwał rurę, nie było wody, no i gaz, no z gazem też mieliśmy problem, bo dostawca, który dostarczył budle, ten gaz sam oświadczył, że był nie pierwszej jakości, także nam piec wysiadał, bo się zatykały te tam dysze, nie dysze i termopara, która włączała ten piec. Także no poza tym no cały czas trochę sprzątania, maintenance, takie drobne tam włączanie i wyłączanie na noc. I, no ale wszystko przeszło. No nic dziwnego, mamy Ciebie tutaj nie bez powodu, już kolejny rok z tego co się orientuję. Kolejny, to już chyba siódmy. Jest... Ja i Andrzej jesteśmy przedstawicielami zarządu polskich weteranów. Chcieliśmy podziękować panu Andrzejowi Makarewiczowi za duży wkład pracy, również dla pana Maćka z Czerwy, który zorganizował grupę montażową, przywiózł, zmontował scenę, podłogi i przede wszystkim chciałbym podziękować kuchni, która przygotowała jedzenie. Pani Zosi, pani Eli, kierowniczce weteranów, dziękujemy z całego serca. Dużo nam pomogli, że naprawdę jest to. Wyśmienite jedzenie i pewnie zauważyliście, że byli tutaj ludzie. Bardzo dobre. Ludzie po prostu do tej pory kupują i są zadowoleni. Także dziękujemy z imienia weteranów. Jako zarząd weteranów dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli po prostu zmontować cały ten tutaj. Krótko mówiąc, udowodniliśmy, że potrafimy. Tak jest. Razem potrafimy tak wiele potrafimy zrobić, prawda? Jedności siła, tak jak pan to mówi, jedności siła. Panowie, dziękuję bardzo. Było miło z wami porozmawiać. Zamienić parę słów. Dziękuję bardzo. Naprawdę było wspaniale i dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam po prostu z całego świata. Dziękuję bardzo. Chciałbym powitać wszystkich, którzy przybyli na te dożynki.
Witam naszych gości honorowych, naszego Johna Szumlasa, honorowego konsula. Witam prezesa Polonii Kanadyjskiej, okręg Alberta, panią Derus. Witam w tym roku. Towarzystwo Weteranów jest już drugi raz organizatorem dożynek. Chciałbym powitać i podziękować wszystkim ochotnikom, bez względu na, bo bez tych ochotników nie byłoby dożynek. To dzięki nim zachowujemy naszą kulturę, język. To nie jest tylko ta praca dzisiaj, na te dożynki, to żeśmy pracowali już od dłuższego czasu. Chciałbym wymienić kilka osób. Przede wszystkim naszego ojca Mieczysława Burdzę. Dziękujemy za celebrację mszy świętej, ale również dziękujemy za te 6 lat posługi w parafii Różańca. Chciałbym również podziękować siostrom służebniczkom, które co roku bardzo się angażują. Tak samo w tym roku ten pięknie udekorowany ołtarz to było ich dzieło. A szczególnie siostrze Celini, która tutaj od godziny 7.30 razem z nami, Działkowiczami, ubierała ten ołtarz. Chciałbym również bardzo podziękować naszej kierowniczce, pani Elżbiecie Olfer. To jest masę pracy, które wkładała, nie licząc swojego czasu, po godzinach jeździła, załatwiała. To, że te dożynki są w takiej formie, to jest jej zasługa. Mówimy, że to są dożynki polonijne, dlatego że w organizacji i przebieg dożynek jest zaangażowanych wiele polskich organizacji. Są polskie szkoły sobotnie, Henryka Sienkiewicza i Marii Chrzanowskiej. Są kluby tańca, operek, piast. Nie ma starszych grup, bo jak wiemy, były w Rzeszowie na Festiwalu Zespołów Polonijnych, były na pielgrzymce Światowych Dniach Młodzieży. Dziękujemy Federacji Polek za to, że tak uświetniają te dożynki swoim śpiewem, strojami, pogodą ducha, uśmiechami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy klubowi Pań przy Towarzystwie Weteranów, Rycerzom Kolumba, klubom Seniora, Biały Orzeł i Senior 2004. Pod Halaną, a zwłaszcza kapeli Kalberta, która będzie dziś występowała, jest to niespodzianka. Około godziny 5 będziemy mieli pod Halan, którzy będą nam tutaj grali. Dziękuję również Towarzystwo Kultury Polskiej. Nie mogę oczywiście zapomnieć o Grzegorzu Ostapowicz, który od wielu lat gra społecznie na dożynkach, na Festiwalu Narodów, na różnych naszych polonijnych imprezach. Dziękujemy Ci bardzo za to. Dziękuję również członkom Towarzystwa Polskich Weteranów i ich żonom za to, że się tak zaangażowały. Jeszcze przed dożynkami dostaliśmy dotacje. Są organizacje, które wspierają, widzą, jak te dożynki łączą Polonię i tu chciałbym podziękować za dotację Towarzystwu Polsko-Kanadyjskiemu, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Federacji Polek w Kanadzie oraz Klubowi Seniora 2004. Jak wiecie, będą później zabawy. Na te zabawy mamy też sponsorów. Jednym ze sponsorów jest Miedek Piórkowski. Innym sponsorem, który sponsoruje Banser. On będzie w tym roku dłużej, około 6 godzin. I ten Banser, ten nadmuchiwany zamek sponsoruje organizacja Magdy Tomczak. Dziękujemy również piekarni Bałtyk za zniżkę na pączki, które będą do kupienia później. Będą wręczane chlebki, ale to już zostawię gospodarzom dożynek, ale to właśnie w tej piekarni został wykonany chleb dożynkowy i chlebki, które będą tradycyjnie wręczane prezesom organizacji.
naszych przodków iść będziemy. Za ojczyznę walczyć to nasz cel. Do lepszego jutra iść pragniemy. Wznieś górę swoją stronę. Uwierz Polsko, nasze wiary. Pokonamy każdy zło.
piekło w starym. Moje pałeczki byście wiedziały, białe to niedobrze, tylko w starym. Dyna, 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 o niedobrze, kielich w starym. Oj, i pocałuję.
Thank you.